1 sierpnia w niedzielę w Leszczynku odbędzie się piknik charytatywny pod hasłem Gramy dla Ilony. Ilona choruje na nowotwór piersi. Jedną z metod profilaktyki jest badanie mammografem. Na pikniku będzie dostępny mammobus, gdzie będzie można zbadać swoje piersi. Drogie panie, ważne jest zdrowie. Zdrowie jest bezcenne, nie można go kupić, więc badajmy się. 1 sierpnia w Leszczynku będzie mammobus. Będzie wydarzenie, które będzie służyło wsparciu osoby potrzebującej, osoby, która boryka się z problemem zdrowia, z rakiem. Więc przy tej okazji prosimy o wsparcie i apeluję o badanie się dla naszego wspólnego dobra. Zapraszam serdecznie, wójt gminy Kutno, Justyna Jasińska. W trakcie wydarzenia każda chętna będzie mogła uczestniczyć w badaniu. Badanie jest bezpłatne dla kobiet od 50 do 69 roku życia. Dla pozostałych koszt badania to 100 zł. Samo badanie trwa 5 minut. Wykonuje się 4 projekcje po minucie każda. Przed badaniem trzeba będzie wypełnić ankietę zdrowotną. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne w mammobusie może przebywać tylko jedna pacjentka. Obowiązuje dezynfekcja oraz nałożenie maseczki. Na badanie nie trzeba się zapisywać, jednak dla usprawnienia akcji zachęcamy do zgłaszania się pod numer 517 544 004 lub 42 254 64 11. Poinformować trzeba, że chodzi o badanie w Leszczynku. Mammobus będzie dostępny od 14 do 18 1 sierpnia.